Siema, Grażyna Kibolska, Piknik TV. Zapraszam na relację z trybun 36. kolejki Ekstraklasy. W dzisiejszym wydaniu zobaczycie m.in. Największa sektorówka w Szczecinie. Konkretna oprawa Lechitu. Mecz przyjaźni w Gdańsku. Zapraszam na piknik. Pasy nie mogły pojawić się na tym wyjeździe z powodu decyzji dolnośląskiego wojewody, który nadal ma focha na kiboli po meczu Śląska z Zagłębiem Lubin. Sektor gości we Wrocławiu jest cały czas zamknięty. Ostatni mecz Śląska w tym sezonie na własny stadion tłumów nie przyciągnął. Mimo tego doping stał na wysokim poziomie i fanatycy Śląska pokazali, że ilość kibiców nie zawsze przekłada się na jakość dopingu. Na trybunach obecna była 5-osobowa delegacja kibiców z Budapesztu. Fani nie zapomnieli także o specjalnych pozdrowieniach dla niedawno zmarłego generała. Frekwencja na stadionie wyniosła lekko ponad 6 tysięcy widzów. W Białymstoku stale trwa przebudowa stadionów, w związku z czym kibole Korony nie mogli pojawić się na tym meczu. Fani Jagi na żółto-czerwone derby przygotowali dwie prezentacje ultras. Najpierw nad głowy fanatyków zgromadzonych na ultrze powędrowała sektorówka w poziome pasy. Druga oprawa to okrągła flaga sektorowa z Czeki Boysem w barwach gospodarzy, którego gogle zostały rozświetlone pirotechniką. Na płocie zawisł transparent, mentalita ultras, na którym oprócz hasła znajdowały się dwa herby: Jagiellonii oraz grupy UJB. Zaraz po meczu grupa milicjantów skrupulatnie przeszukiwała młyn gospodarzy w celu znalezienia wypalonego piro, które ma być poddane testom laboratoryjnym. Ten mecz na żywo obejrzało ponad 4 tysiące widzów. Z powodu przebudowy stadionu w Bielsku nie wpuszcza się kibiców gości. Pod Beskidzie wystawiło tego dnia około 120-osobowy młyn. W pierwszej połowie zaprezentowali dwie oprawy. Pierwsza z nich to sektorówka z hasłem "Walczyć do końca" oraz koszulka z numerem 12 na sektorze piknikowym. Na płocie wisiały też dwa transy. Ostatni mecz sezonu Piast TSP i jego druga część, 31 maj, obecność obowiązkowa. Druga połowa to kolejna prezentacja kibiców Podbeskidzia, którzy utworzyli baloniadę. W czasie spotkania doszło do zamieszania na sektorze gospodarzy, gdyż ochroniarkom nie spodobał się fakt, że młynowy Podbeskidzia stoi na barierce. Na trybunach obecnych było ponad 3 tysiące widzów. Kibice Piasta z powodu braku sektora gości oficjalnie nie mogli pojawić się w Łodzi. Mecz z Piastem był ostatnim spotkaniem Widzewa w Ekstraklasie na obecnym stadionie. Kibice dali znać, kogo obwiniają za obecną sytuację, i na płocie oprócz flag wywiesili dwa transparenty. M. Cacek, S. Cacek, Ani Mucki, Wlaźli Gwinni oraz Cacek Won. Ten mecz jednak z powodu solidnej ulewy zakończono w 12 minucie meczu i dokończono go na drugi dzień wieczorem, gdzie zjawiło się ponad 3 tysiące widzów. Tak, tak, tak.
legioniści oficjalnie nie mogli pojawić się w portowym mieście z powodu 6-miesięcznego zakazu, jednak na sektorze pogoni zasiadły pojedyncze osoby z Warszawy. Szczecińscy ultrasi przygotowali oprawę, która miała nieść zaskoczenie dla całej sceny kibicowskiej. Podczas spotkania zaprezentowali wielką sektorówkę o wymiarach 4230 m2, która na ten moment jest największą sektorówką prezentowaną w Europie. Była to nagroda od sponsorów za zaangażowanie wszystkich kiboli pogoni. Portowcy musieli uzbierać 700 kg kapsli piwa Bosman oraz przekroczyć ogólną frekwencję 50 tysięcy na meczach w Szczecinie. W czasie, gdy sektory wzdłuż boiska były przykryte wyżej wspomnianym płótnem, na trybunie fanatyków można było dostrzec starszą sektorówkę 1948. Mecz portowców z mistrzem Polski przyciągnął na trybuny około 11 tysięcy widzów. Fanatycy chorzowskiego ruchu pomimo środowego terminu stawili się w dobrej, bo około 400-osobowej grupie w stolicy Pyrlandii. Niestety około 30 osób z różnych przyczyn zostało pod bramami. Fani HKS-u wywiesili sporo flag, a wśród nich też płótno Widzewa, którego kibole wspierali swoich zgodowiczów na tym wyjeździe. Niebiescy prowadzili dobry doping, prowadząc przy tym tradycyjną wymianę uprzejmości z Lechitami. Na stadionie przy Bułgarskiej po raz drugi w tym roku zawitała oprawa. Poznańscy ultrasi przygotowali dwuelementową choreografię, w której niezmienną częścią był trans z hasłem Nigdy się nie, który zawisł na górnym balkonie. Główny motyw oprawy był dopełniany sektorówkami, z których pierwsza zaprezentowała napis Poddawaj, który później przemienił się w Przyznawaj. Efektem finalnym były dwa slogany znane poznańskim kibicom. Nigdy się nie poddawaj oraz nigdy się nie przyznawaj. Podczas drugiej części oprawy odpalono pirotechnikę. Zawisły tego dnia trzy transy. Dwa z nich ze słowami wsparcia dla braci po szalu, a trzeci z nich to słowa solidarności z Serbią, która jest gnębiona powodziami. Frekwencja na tym meczu wyniosła ponad 14 tysięcy widzów. Przedostatnia kolejka tego sezonu nie przyniosła żadnych zmian przy ulicy Gdańskiej. Trybuny gospodarzy świecą pustkami, a kibole Górnika zostali w domach, solidaryzując się z protestującymi zawiszakami. Spotkanie z Lechem cieszyło się sporym zainteresowaniem wśród Wiślaków, gdyż mieli oni możliwość wybrać się na wyjazd bez współpracy z konfidenckim prezesikiem. Jak to bywa na meczach z Gut, ciężka jest do określenia liczba kibiców przyjezdnych, którzy zasiedli razem z lechistami. Na sektorze wisiały na przemian flagi Lechi oraz Wisły. Biało-zieloni przygotowali na ten pojedynek dwa okazjonalne transparenty. Pierwszy z nich dał do zrozumienia, że nie przejęli się zbytnio po śmierci komunistycznego generała, zaś drugi trans to hasło. Lechia z Wisłą krzyczą razem, czas pożegnać się z bednarzem. Późnym wieczorem po spotkaniu kibice urządzili sobie racowisko na mieście. Na PGE Arenie tego dnia stawiło się ponad 12 tysięcy widzów.
Wam do przekazania na temat rozgrywek, które odbywały się w środku tygodnia. Trzeba przyznać, że przedostatnia kolejka była całkiem ciekawa. Która oprawa zrobiła na Was największe wrażenie? Swoje opinie możecie pisać w komentarzach. Z niecierpliwością czekam na ostatnią kolejkę Ekstraklasy. Pamiętajcie wbijać na fejsa i subskrybować nasz kanał. Na razie, kibole!